Są pieniądze dla gmin na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To jest kolejna tego typu uroczystość, której przekazujemy samorządom promesy, czyli przyrzeczenie finansowania. 25 samorządowców z Dolnego Śląska otrzymało łącznie nieco ponad 12 milionów. To mniej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku udało nam się dla Dolnego Śląska im wywalczyć większe pieniądze, bo o to trzeba walczyć. No, proszę Państwa, samorządowcy też między sobą walczą. Każdy chciałby. My też bardzo chcielibyśmy móc każdemu pomóc, ale na to nie starcza pieniędzy, więc trzeba znaleźć inne metody, inne środki, żeby te drogi lokalne były bezpieczne. Jestem optymistą. Optymistycznie podchodzę do tego, co może się wydarzyć, więc w roku 2018 wydaje się, że będą dużo większe pieniądze właśnie na budowę dróg gminnych i powiatowych, które będą finansowane z budżetu państwa. Najwięcej, bo aż 1 600 000 złotych otrzymała gmina Nowa Ruda. Władze złożyły zapotrzebowanie na wykonanie aż 4 projektów, w tym naprawę szkód powodziowych z 2009 roku. Mieszkamy w miejscowości położonej w terenie nieco górzystym i tam faktycznie po większych ulewach mamy sporo zniszczeń. Także te niszczące się ciągle drogi ulegają dalszej degradacji. Potrzeby są ciągle i ciągle, niekończące się. Na liście promes przyznanych przez ministerstwo znalazły się też m.in. gminy Bolków, Dzierżoniów, Świdnica, Marcinowice i Kamienna Góra. Dzięki temu cały odcinek drogi w jednej miejscowości będzie wyremontowany i będzie nowa droga na pewnym odcinku również z chodnikami, z innymi udogodnieniami. Wszyscy żałujemy, że ta lista jest tych szczęśliwców trochę za krótka w stosunku do ilości potrzeb i ilości zgłoszeń. Tym bardziej ci, którzy się na tej liście znaleźli, mają powód do radości. W 2017 roku promesy otrzymało 56 samorządów o łącznej wartości ponad 30 milionów złotych. Klaudia Nawrocka, Echo 24.